Napisałem w piśmie do tej pani ambasador Georgette Mosbacher. Ja wspomniałem tylko dlatego, że ona bez przerwy ingeruje w nasze sprawy. Ja postanowiłem poinformować ją o moich, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, troskach związanych z tym, co obecnie dzieje się w Polsce, jak zachowują się przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, o płytkiej dumie, bardzo płytkiej dumie i zawyżonej samoocenie. Zakończyłem to pismo w taki sposób. Ufam, że obecna wojna polityczna w Polsce, o której mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, nie zostanie przekształcona przez polityków, w tym przez korumpowanych, jak to sugestywnie charakteryzował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, robiących loda i robiących laskę, w daleko bardziej tragiczne zdarzenia, jak II wojna światowa, która, jak słusznie twierdzi historyk Mateusz Morawiecki, wyciągnęła Stany Zjednoczone. Ja trochę tę historię znam, i lata 30. chuja, a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone. Wojna wyciągnęła.